Hej widzowie, przywitajcie się z Mercedesem. Hej Mercedes, przywitaj się z widzami. Co chcesz teraz zrobić? Przywitaj się z moimi widzami, Mercedesie. Słucham? Anuluj. No cóż, jak widzicie, wbrew temu, co wam obiecują w reklamach, nowy Mercedes klasy A nie jest jeszcze tak kumaty, jak chociażby Kit z serialu Nieustraszony. Wiecie, ten czarny, gadający Pontiac. Dziś sprawdzę dla was, co Mercedes klasy A tak naprawdę potrafi. Na pierwszy rzut oka kokpit nowego Mercedesa klasy A wygląda naprawdę imponująco. Włączmy silnik, żeby ukazał nam się tutaj w swej pełnej krasie. Dwa gigantyczne ekrany. Kierownica sportowa niczym z Mercedesa klasy S. Bardzo stylowe nawiewy, które mają takie gadżeciarskie podświetlenie ambientowe. Barwę można tutaj regulować. Do wyboru jest aż 64 kolory, które można łączyć, ustawiać w różnych miejscach w kabinie. W nocy wygląda to naprawdę imponująco. Górna część deski rozdzielczej jest szlachetnie wykończona. Niestety w tym egzemplarzu ktoś nam już zniszczył centralny głośnik, rozwalił obudowę i sam głośnik, także momentami troszeczkę rzęzi. Mniej podoba mi się wykończenie w tym miejscu. Mamy taką dziurkowaną gumę, to wygląda mało szlachetnie i też twardy plastik, z którego wykonano między innymi pokrywę schowka. Za to w samym schowku praktyczne rozwiązanie, bo na instrukcję przewidziano osobną taką przegródkę. Także ta papierowa, gruba instrukcja nam tutaj nie przeszkadza. Sam schowek jest niezbyt duży. Poza tym jest jednak w kokpicie wystarczająco dużo schowków. Tutaj taka głęboka konsola z uchwytami na kubki. I też całkiem pojemny i praktyczny schowek w podłokietniku. Duże boczne kieszenie. Tutaj jeszcze schowek na okulary. Multimedia potrafią bardzo wiele, szczególnie gdy zamówi się ten topowy system M-Books z dwoma szerokimi ekranami, każdy o przekątnej 10,25 cala. Tutaj wirtualne zegary mają chyba z milion trybów wskazań. Potrzeba kilka dni, żeby poznać wszystkie i wreszcie nauczyć się, w których sytuacjach i jaki tryb chce się mieć wyświetlony. Natomiast obsługuje się to wszystko na kilka sposobów. Przede wszystkim ten ekran jest dotykowy, jednak żeby cokolwiek tutaj obsłużyć, to trzeba się lekko pochylić, no i tego typu obsługa zostawia też niestety dosyć paskudne ślady na ekranie. Najczęściej jednak korzysta się z tego gładzika umieszczonego tutaj na tunelu środkowym i w przypadku samochodu, który ma automatyczną skrzynię biegów, czyli tak jak w naszym egzemplarzu, jest on dosyć wygodnie umieszczony, natomiast widziałem, że w wersjach z ręczną skrzynią cały ten element jest cofnięty tutaj w stronę podłokietnika i to już nie jest tak wygodne, myślę. Na pewno jest to rozwiązane lepiej niż na przykład w Lexusach, gdzie spotykamy podobne rozwiązanie. Ten gładzik działa precyzyjniej i po prostu tak żwawiej reaguje na różne gesty i nasze komendy. Natomiast na pewno wymaga to przyzwyczajenia, no i odwraca też w dużo większym stopniu uwagę od prowadzenia niż na przykład pokrętło w BMW, czyli ten system iDrive. Początkowo, jak będziemy z tego korzystać, sporo na pewno będzie takiego błędnego klikania. Na pewno wymaga to kilka dni przyzwyczajenia, aż po prostu no, zyskamy wprawę w tym wszystkim i odnajdziemy się w poszczególnych obszarach menu. Wiele funkcji na centralnym ekranie da się też obsłużyć bez odrywania rąk od kierownicy. Wszystko dzięki temu, że umieszczono tutaj po prawej stronie taki mały gładzik. Z założenia jest to bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo, natomiast często zdarza się, że właśnie się przeciąga po nim palcem i on nie chce reagować. Jego czułość da się oczywiście ustawić, niemniej jednak w momencie, kiedy nie mamy
tego takiego haptycznego potwierdzenia wybrania danej funkcji, jak chociażby w przycisku, gdzie przełączamy góra-dół, tak jak na przykład jest to tutaj w regulacji głośności, to jest o wiele wygodniejsze, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, to po prostu to dotykowe pole nie daje tej takiej pewności i na pewno wymaga to też dużo wprawy, zanim bezbłędnie przesunie się go tak mocno, jak się chce, żeby wybrać daną funkcję. Także z założenia dobry pomysł, wykonanie no niestety nie najlepsze. Właściwie jedynym takim klasycznym rozwiązaniem w tym super nowoczesnym kokpicie jest ten panel sterowania klimatyzacją. To, co mi się najbardziej w nim podoba, to jest to, że na ślepo, bez odrywania wzroku od jezdni, jestem w stanie zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę klimatyzacji. Wskazanie temperatury wyświetla się tutaj na ekranie, natomiast w zależności od tego, czy zmniejszam ją, czy zwiększam, nawiewy podświetlają się na niebiesko bądź na czerwono. Bardzo ładne są te przyciski, niestety już po, myślę, że kilku tygodniach użytkowania zaczęły się lekko przekrzywiać, także tutaj pomimo tego, że powinno to tak smukle, ładnie wyglądać, to ta linia już jest troszeczkę zaburzona. No myślę, że można było to wykonać trochę lepiej. Oczywiście największe wrażenie w nowym systemie multimedialnym Mercedesa robi funkcja sterowania głosowego, która no, ma być jak żadna dotąd. Żeby ją aktywować, nie trzeba nawet przyciskać żadnego guzika na kierownicy, choć można to zrobić, ale wystarczy powiedzieć: hej Mercedes. Tak, proszę. Prowadź mnie na Domaniewską 52 w Warszawie. Prowadzenie do celu Warszawa, adresu ulica Domaniewska 52 zostało rozpoczęte. No powiem szczerze, że działa to przyzwoicie. Hej Mercedes, zmień stację radiową. Słucham? Zmień stację radiową na trójkę. O, włączył jedynkę. To nie zadziałało najlepiej. OK. Hej Mercedes, zasuń roletę tak, dachu. Proszę. Zamykam roletę okna dachowego. Tak, akurat. Nie ruszyła się nawet o milimetr. Hej Mercedes, włącz tak, odgrzewanie proszę. Fotela kierowcy. Włączam ogrzewanie fotela kierowcy. Zadziałało bezbłędnie. Hej Mercedes, zmień tryb jazdy na sport. Co chcesz teraz zrobić? Ustaw tryb jazdy sport. Słucham? Tryb jazdy sport. Jak mogę pomóc? Ustaw temperaturę klimatyzacji na 20 stopni. Ustawiam temperaturę na 20 stopni. Jak widzicie, niektóre rzeczy działają lepiej, inne gorzej. Na pewno ten system wymaga jeszcze dopracowania i niestety w Polsce nie działa tak dobrze jak na innych rynkach. Problem polega na tym, że Mercedes globalnie współpracuje z siecią Vodafone, która zapewnia stałe łącze do tego systemu, bowiem ja rozmawiając z nim wysyłam jakby zapytanie do funkcji zapisanych na twardym dysku, ale jednocześnie on zasięga też wiedzy na serwerze. Jest to taki system trochę sztucznej inteligencji. Ten system potrafi na przykład, ale powinien potrafić, reagować na jakieś nowe hasła. Na przykład kiedy pojawia się w mieście jakaś nowa restauracja, nowe miejsce, tak jak dajmy na to nocny market w Warszawie, ale ponieważ on ma tutaj dosyć ograniczony dostęp do tej sieci, no to tym teraz powiedział: hej Mercedes, prowadź mnie na nocny market. Wybierz pozycję. A proszę, pozycja 1. Wybierz cel, wypowiadając odpowiedni numer, nazwę lub adres. Możesz rozpocząć nawigację do pozycji lub ustawić ją. Pozycja 1. Jak... Słucham? Pozycja 1. Wybierz cel, wypowiadając odpowiedni numer, nazwę. Numer 1, nocny market. Niestety nie zrozumiał, muszę to teraz rozpocząć zrobić dotykowo i w tym momencie rzeczywiście prowadziłby mnie na nocny market. Jak widzicie, ten system rzeczywiście działa raz lepiej, raz gorzej, niemniej jednak jesteśmy w autoświecie, a nie w komputer świecie. Zostawmy już gadżety, przejedźmy się nowym Mercedesem klasy A. Rozpocząć prowadzenie... Tak, 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 tak.
Możesz wybrać, czy wprowadzany cel ma zostać ustawiony jako nowy cel nawigacji lub czy ewentualnie aktualny... Dość tego. Za oznaczeniem A200 kryje się czterocylindrowy silnik. Uff, nadal. Ale o mało prestiżowej pojemności 1,3 litra. Tak, tak. Jest to wspólne dzieło konstruktorów Renault i Mercedesa i wyciśnięto tutaj 163 konie i 250 Nm momentu obrotowego. Według naszych pomiarów A200 przyspiesza od 0 do setki w 8,8 sekundy. Nie najgorzej, ale też nie najlepiej jak na taką moc i masę zaledwie 1415 kg według naszych pomiarów. Problem z tym silnikiem jest tak naprawdę inny, bo ten samochód, jak być może już zwróciliście uwagę, dosyć szybko wygląda, ale nie chce się nim tak naprawdę szybko jeździć. To jest bardzo trafna uwaga, którą poczynił mój operator. I ma w tym wiele racji, bowiem jak się, że tak powiem, depnie i obroty przekraczają 3500-4000, to ten silnik zaczyna jęczeć, wyć, burczeć. Generalnie robić wszystko i swoim brzmieniem zniechęcać do tego, żeby go jeszcze wyżej kręcić. Szczególnie nieprzyjemne jest to w trybie sport, gdzie on oczywiście dłużej trzyma wysokie obroty, 5000 obrotów. No nie jest to brzmienie, które pasuje do tego samochodu, a już na pewno nie jest to brzmienie, które pasuje w ogóle do klasy premium, do kompaktu klasy premium, gdzie chcielibyśmy, żeby no jednak cały czas otaczała nas jakaś taka bardziej luksusowa aura, a nie silnik, który w tej formie prawdopodobnie trafi też do kolejnego Renault Clio i Megane. Kiedy się jeździ bardzo spokojnie, to oczywiście to brzmienie tak bardzo nie przeszkadza. Ale powiem Wam szczerze, nawet 1.4 TSI, czy teraz to nowe 1.5 TSI Evo, które jest montowane w Volkswagenach, brzmi dużo lepiej, a przecież Volkswagen nie jest marką premium, więc no naprawdę Mercedes powinien tutaj troszeczkę popracować nad wrażeniami dźwiękowymi, bo po prostu ten silnik wydaje się ciągle taki strudzony, że ciągle wymagamy od niego zbyt wiele. Przecież decydując się na kompakt o mocy 163 koni, chciałoby się czasem pojechać nieco dynamiczniej. W tym egzemplarzu mamy zamontowaną opcjonalną dwusprzęgłową skrzynię biegów o 7 przełożeniach. Jest to konstrukcja, która funkcjonuje lepiej niż jej odpowiednik w poprzedniku, czyli jest po prostu bardziej przytomna, szybsza, mniej jest takich sytuacji, żeby była niezdecydowana. Jak każda dwusprzęgłówka, czasami zaskoczymy ją tym, że nagle na przykład chcemy przyspieszyć, ale akurat w większości sytuacji radzi sobie całkiem dobrze. To, co mnie w tej skrzyni trochę irytuje, to jest, kiedy się na przykład manewruje albo jedzie na półsprzęgle, tak zwanym w korku, no to czuć takie lekkie drżenie. Raczej nie jest to zmęczenie skrzyni, bo ten egzemplarz ma przejechane niecałe 2000 km, chyba że już ktoś się nad nim mocno pastwił. Raczej chyba jest to po prostu taka jej przypadłość i to jest kolejna rzecz, która no po prostu gdzieś tutaj nie pasuje w te ramy kompaktu premium. Z kolei w trybie manualnym, który można uruchomić łopatkami, jest taka funkcja, że przytrzymując łopatkę dłużej, potrafi zredukować na przykład z szóstki od razu na trójkę. Jest to raczej funkcja, którą spotykamy w dużo mocniejszych samochodach o sportowej charakterystyce. No a tutaj, kiedy chcemy szybko na przykład kogoś wyprzedzić, jest to bardzo przydatne. Silnik spalił na naszej pętli pomiarowej 6,9 litra na 100 km. W mieście liczcie co najmniej 8 litrów na setkę, a przy spokojnej nodze da się nawet zejść do 5 litrów z groszami. Co ważne, spaliny są oczyszczane przez filtr cząstek stałych. Dzięki temu już dziś Mercedes A200 spełnia normę emisji spalin Euro 6D Temp. To jest naprawdę godne pochwały. Rozczarowuje za to pojemność zbiornika paliwa, który mieści tylko 43 litry.
Silnik zachęca kierowcę raczej do takiej spokojnej jazdy, natomiast A-klasa sama w sobie prowadzi się dość zwinnie i sportowo. Co prawda w trybie komfortowym układ kierowniczy jest dość silnie wspomagany i ma taki mało klarowny luz wokół zera. Dlatego na co dzień ja najbardziej lubię jeździć w ustawieniu indywidual, gdzie mogę sobie połączyć nieco sztywniejszą charakterystykę układu kierowniczego z mniejszą siłą wspomagania, z komfortowymi nastawami zawieszenia. W tym egzemplarzu mamy zawieszenie obniżone, ponieważ tutaj mamy pakiet AMG z możliwością regulacji twardości amortyzatorów i przy tylnej osi jest zawieszenie wielowahaczowe, które w A-klasie wcale nie jest standardem. I w takiej kombinacji ten samochód jeździ dość sztywno, w zakrętach mało się przychyla, natomiast bardzo dobrze radzi sobie też na przykład przy pofalowaniach asfaltu, łatach asfaltu, całkiem dobrze nawet na kostce brukowej, nawet jakieś takie mniej podłe progi spowalniające, tudzież zapadnięte studzienki są tutaj nieźle filtrowane, ale jednak no, na dziurach czy na takich sporych uskokach jezdni, jakichś większych krawędziach, na które się najeżdża, tutaj niestety czuć, że toczymy się na 19-calowych felgach z niskoprofilowymi oponami, ale myślę, że kiedy zrezygnuje się z pakietu AMG i tego utwardzonego zawieszenia i weźmie się no, chociażby 18 z nieco bardziej balonowymi oponami, to ten samochód potrafi być naprawdę bardzo komfortowy i on się całkiem dobrze czuje w tej roli, bowiem dodam, że jest też świetnie wyciszony. Szczególnie tutaj jakieś szumy, które mogłyby dochodzić z słupków A, po prostu są bardzo solidne uszczelki i jak się jedzie autostradą, to czuć, że stąd praktycznie nie dochodzi nic. Bardziej gdzieś z tylnej części kabiny, gdzieś tam z tamtych okolic, można po prostu wysłyszeć jakiś taki szum. W ogóle w trasie docenia się też całkiem wygodne fotele, w tym przypadku akurat sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami. One nie wyglądają jakby mocno trzymały na boki, ale zadziwiająco dobrze podpierają ciało. Co ciekawe, tutaj też na dłuższych trasach można sobie uruchomić taką funkcję takich mikro ruchów siedziska, czyli to siedzisko będzie powoli opuszczane i podnoszone. Ma to po prostu powodować, że ciało nam mniej drętwieje na dalekich trasach i rzeczywiście spełnia to swoją funkcję. Pozycja za kierownicą w Mercedesie klasy A jest raczej sportowa. Siedzi się nisko, wygodnie. Bardzo fajna jest też ta kierownica, która świetnie leży w dłoniach. Pomimo tego, że jest tutaj lekko ścięta, to jednak bardzo mi się podoba. Natomiast no, widoczność dookoła pozostaje takim minusem klasy A, który też często krytykowaliśmy w poprzedniej generacji. Szczególnie w połączeniu z tymi sportowymi fotelami, które na tylnej kanapie też mają nieruchome zagłówki, szczególnie ta widoczność do tyłu jest no po prostu słaba. Dlatego naprawdę warto zamówić w klasie A czujniki parkowania dookoła samochodu i też kamerę z widokiem 360 stopni. Ponieważ jakość obrazu, jaki dostarczają soczewki, jest naprawdę bardzo dobra. Tutaj da się parkować no, niemalże na milimetry. Co więcej, te czujniki parkowania też są bardzo dokładne. To znaczy one piszczą, kiedy rzeczywiście już na przykład podjedzie się stosunkowo blisko ściany. Więc wbrew pozorom, pomimo tego, że sylwetka tego samochodu jest taka mocno zabudowana, przeszklenie jest niewielkie, to klasą A, jeśli się ma te kamery, bardzo łatwo i dokładnie się parkuje. To jest fajne, no, oczywiście oprócz tego, że sam samochód też jest kompaktowy i zwarty. Zwróćcie też uwagę, że tylna kamera jest wysuwana. Dzięki temu nie brudzi się na co dzień i kiedy z niej korzystacie, jest zawsze czysta. Co chcesz teraz zrobić? Nic nie chcę zrobić, tylko sobie jadę.
Ten egzemplarz ma pakiet stylistyczny AMG, ale nawet bez niego nowa klasa A prezentuje się bardzo sportowo. Sylwetka jest smuklejsza niż w poprzedniczce. Szczególnie atrakcyjnie wygląda moim zdaniem przód, ale niestety przez ten długi zwis i nisko umieszczony spoiler łatwo jest zawadzić o progi spowalniające czy krawężniki. Z tyłu w oczy rzucają się te duże chromowane końcówki wydechu, które są atrapami, bowiem prawdziwa końcówka wydechu tkwi tam nisko pod zderzakiem. Jak widzicie, klasa A ma teraz dzielone klosze tylnych świateł i największą zaletą tego jest większy otwór załadunkowy bagażnika. Jak być może pamiętacie, poprzednia klasa A miała jednoczęściowe klosze, które tutaj takim wybrzuszeniem utrudniały załadunek dużych przedmiotów do bagażnika. Sam bagażnik też jest większy. Mieści teraz 370 litrów pojemności, co jest około 30 litrów więcej od poprzednika, przy czym część tego litrażu oczywiście przypada nam na schowek pod podłogą. Podłogę można podnieść, ale nie blokuje się ona w żaden sposób. Natomiast schowek w większości zajmują nam elementy systemu nagłośnienia Burmester i zestaw naprawczy do opony. Dosłownie jest tutaj tylko taka mała wnęka, gdzie można odłożyć trójkąt ostrzegawczy czy siatkę do mocowania bagaży. Oparcie kanapy składa się w proporcji 40-20x40, także bardzo wygodnie można tutaj zapakować narty, przy czym, żeby złożyć oparcia, trzeba się przedostać do kanapy. O ile jeszcze tą środkową część bardzo łatwo się składa, to tutaj te zewnętrzne elementy kanapy no niestety potrafią przy wyższych kierowcach wadzić zagłówkiem o oparcie. To dlatego, że mamy tutaj sportowe fotele, gdzie te zagłówki się nie chowają. Przy standardowych fotelach są zagłówki, które się normalnie chowają. Także trzeba tutaj nieco siłą to złożyć, ale potem obydwie części razem łatwo jest postawić do pionu. Zobaczmy, jak się siedzi. O! Naprawdę trzeba pokonać spory próg, nie jest to zbyt wygodne. Sama kanapa jest bardzo nisko osadzona, więc siedzę tutaj tak ledwo podpartym. Właściwie uda mam w powietrzu, kolana też wysoko. Miejsca na kolana jest pod dostatkiem, nieco gorzej z przestrzenią na stopy. Tam jest ciasno i w ogóle tutaj jest takie trochę klaustrofobiczne uczucie. Dobrze, że pomyślano o nawiewach z tyłu, ale jest to w tej chwili już właściwie wśród kompaktów standard. Tutaj po odsunięciu mamy jakiś taki mały śmietniczek i dwa złącza USB, przy czym są to USB-C, także podejrzewam, że większość użytkowników, która chciałaby tutaj sobie podładować sprzęt, będzie potrzebowała przejściówki. Zresztą tak samo jest z przodu. Jakościowo no nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę wykończenie jest na bardzo wysokim poziomie, ale powiem Wam szczerze, nie jest mi tu zbyt wygodnie. Nie chciałbym tutaj podróżować na jakichś dłuższych trasach, także pod tym względem A-klasa niestety nadal nie zmieniła się na lepsze. Widać i czuć wyraźnie, że Mercedes nadal za wszelką cenę stara się odmłodzić wizerunek Mercedesa klasy A, po to, żeby zatrzeć wspomnienia po tych pierwszych generacjach nieco wanowatych, no i powiedzmy sobie szczerze, kojarzących nam się raczej z niemieckimi seniorami. Ta generacja swoim designem, jakością wykończenia, multimediami i tymi różnymi gadżetami na pewno robi wrażenie na młodych ludziach. Być może nawet takich z mojej kategorii wiekowej. Powiem Wam szczerze, naprawdę nieźle się bawiłem, poznając różne jego nowe funkcje. Ale 123 tysiące złotych za wersję podstawową A200, do tego 80 tysięcy złotych za opcję, które ma ten egzemplarz, uważam, że to jest trochę za dużo. Tym bardziej, że tkwi tutaj nadal silnik 1.3. Nie tylko mało prestiżowo brzmiący, ale też no niezbyt przyjemnie pracujący. Troszeczkę w tym wszystkim brakuje do półki premium. Ten samochód prawie w całości jest premium, poza najważniejszym, poza silnikiem. Tutaj mnie naprawdę rozczarował. Żeby mieć jakiś porządny silnik, na przykład ten 224-konny, trzeba dołożyć aż 20 tysięcy złotych. Wtedy ten samochód robi się absurdalnie drogi. Także pod tym względem, no niestety, lekkie rozczarowanie.